Witam w kolejnym teście z kamerą wśród gratów. Dzisiaj mamy niezwykle ciekawy samochód, czyli Citroena AMI. Pierwszy Citroen z metalowym dachem, podwozie z 2 CV-ki i zobaczymy, jak to jeździ i czy da się tym jeździć na co dzień. Skąd AMI w ogóle się wzięło? AMI było usprawnioną 2CV-ką, konkurencją dla Renault 4 wchodzącego wówczas i odpowiedzią na coraz bardziej luksusowe zapotrzebowania odbudowującej się Europy. Mimo to wykorzystywała wiele podzespołów z poprzednika. Zawieszenie jest niemalże to samo, poza stabilizatorem z przodu, dzięki któremu mniej się wychyla. Poza tym, tak jak w 2CV-ce, niesamowicie dziwne rozwiązanie, czyli zespolenie przedniego zawiasu z tylnym. A sama historia zaczęła się 4 kwietnia 1961 roku. AMI 6 zaprojektował ten sam projektant, Flaminio Bertoni, który odpowiadał za nieprzełomowego Traction Avant czy przepięknego DS-a. Ale to właśnie tego malca uznał za swoje arcydzieło, opus magnum, w którym cały kształt podporządkował szybie tylnej pod ujemnym kątem, co nazwał linią Z. Samochód nie był bezpośrednim następcą Citroena 2CV, swoją drogą też auta rysunku Bertoniego, a raczej jego rozszerzeniem, w gamie plasując się między nim a DS-em. W 1964 roku do gamy modelowej AMI dołączyło kombi, które zdynamizowało sprzedaż, z czasem mocno wyprzedzając sedana do tego stopnia, że ostatecznie go wyparło. Z miliona wyprodukowanych do 1969 roku AMI 6, 550 tysięcy to właśnie takie nadwozie. Przed tym jednak auto w 1966 roku zostało wybrane ulubionym autem Francuzów. Wóz miał zresztą także bardzo ciekawe podejście do marketingu i reklamy. Jako jeden z pierwszych samochodów celował w panie, a nie w panów, jako głównych klientów. Strategia ta była na tyle udana, że autem jeździła na przykład Yvonne de Gaulle, żona generała de Gaulle'a, prywatnie wielkiego fana Citroena. On sam zainaugurował fabrykę Citroena w Rennes-le-Jeunesse, pardon my French, jeszcze w trakcie jej budowy, 10 września 1960 roku, nieco ponad rok przed rozpoczęciem produkcji. Prokobiece podejście, łączące się z włoskim rodowodem projektu nadwozia, widać też w nazwie, wymyślonej przez samego projektanta, będącej połączeniem wyrazu Miss, po angielsku panna, i Amici, czyli włoskiego przyjaciele. Ogólnie produkcja AMI 6 to dokładnie 1 039 384 egzemplarze, ale w 1969 roku na salony wszedł jeszcze nasz dzisiejszy bohater, nazywany następcą, generalnie będącym raczej takim liftingiem szerokim, czyli AMI 8. Ten wszedł na rynek 11 marca, zaprezentowany na salonie samochodowym w Genewie i delikatnie mówiąc nie zrobił szału. No, był trochę jak taka poliftingowa multipla, czyli z grubsza to samo, ale takie ugrzecznione, pozbawione kontrowersyjnych elementów. Za przeprojektowanie AMI odpowiadała firma Holoids. Usunęła poza ujemnym kątem tylnej szyby także coraz mniej modną galanterię. Za to dodała metalowy dach, co czyni AMI 8 pierwszym powojennym Citroenem, w którym jedziemy z blachą nad głową, a nie z kompozytem czy szmatką. Teoretycznie wóz powstał w ramach współpracy z Fiatem, kontrowersyjnej w swym czasie, o czym zaraz wam powiem, ale jedynym elementem współpracy z marką z Turynu są klamki zewnętrzne. Technicznie zmieniło się nieco więcej, bo chociaż dalej był to układ zaczerpnięty z 2CV-ki, czyli de facto przedwojenny, to dzięki dodaniu drążków reakcyjnych i teleskopowych amortyzatorach na wszystkich kołach samochód nie buja się aż tak jak poprzednicy. Chociaż podkreślę aż tak, bo no, to bujanie dalej jest mocno, czym przekonacie się w teście. Z dzieł tego projektanta najciekawszy i najbardziej godny uwagi jest za to M35, którego powstało zaledwie 267 egzemplarzy. To było coupé teoretycznie na bazie AMI, które nie dość, że wygląda wspaniale, to ma także umieszczony podłużnie silnik Wankla o pojemności 1.0 i mocy 49 koni. Silnik ten opracowała otworzona wspólnymi siłami Citroena i NSU firma Komotor,
A żeby dodać tutaj pikanterii tej historii, to sposób dystrybucji tego wozu też był niesamowity, bo M35 jako pojazd raczej eksperymentalny nie był dostępny w oficjalnej sprzedaży, a dostarczany był lojalnym klientom Citroena w celach testowych. Wow, to się nazywa docenienie klienta. No i jako doskonały suplement do ogólnie historii AMI-8 wrzucę Wam w opisie jeszcze archiwalny artykuł z motoru, który wysłał mi właściciel auta, za co z tego miejsca i za całą pomoc przy tym teście mu serdecznie dziękuję, w którym autor jako jedyną wadę pojazdu wskazał promień skrętu wynoszący 11 metrów, ale zwrócił uwagę na bardzo dobre przyspieszenie, czyli 18 sekund do 80 km na godzinę, a całość podsumował najbardziej komfortowym samochodem w klasie do 660 cm3. Silnik to dwucylindrowy bokser, 600. Jak właściciel lubi mawiać o osiągach, opłatach, spalaniu i brzmieniu kosiarki. Ciekawe w tym silniku właściwie jest to, że zastosowano w nim coś na kształt turbo albo też sprężarki. Czyli tu mamy pudło zbierające powietrze, które później idzie do silnika, dzięki czemu moc wzrosła o bodajże całe 2 konie mechaniczne. 3 konie mechaniczne. Do tego powietrze rozchodzi się również tu, tymi rurami i idzie potem dalej chłodzić hamulce przedniej osi. Poza tym w komorze silnika znajdziemy też koło zapasowe, korbę do odpalania i olej, który zawsze może się przydać. Oraz mój ulubiony detal. W sytuacji zepsucia się hamulców zawsze możemy postawić go na klocku. Klocek jest też tak wyprofilowany, że możemy go sobie podstawić pod zawieszenie, aby wymienić koło. Niesamowicie ciekawy wóz. Z silnikowo około przednio nadwoziowych rzeczy, no to mamy jeszcze to wgłębienie na masce, które wynika z przepisów wprowadzonych we Francji, określających to, że światła muszą być na pewnej wysokości. W związku z tym, że był to bokser, to zrobiono takie obniżenie, co poprawia nieco widoczność. A poza tym, aby uniknąć strat przy zderzeniach, wprowadzono coś takiego w kierunkowskazach. One się z przecudownym dźwiękiem wciskają. Raz na jakiś czas przy niższych prędkościach unikniemy ich zbicia. Nasza AMI 8 jest w nadwoziu kombi, czyli segmencie, który nasz dzisiejszy operator Szymon z kanału Irokes bardzo lubi. No i fakt faktem, kombi to jest jedno z najpraktyczniejszych, najwygodniejszych nadwozi. Zwłaszcza, że w tak małym aucie udało się wygospodarować dużo przestrzeni. Bagażnik oczywiście jest raczej z cyklu węższych niż szerszych, ale czy to na długość, czy na wysokość, czy ogólną ustawność i to jak, powiedzmy, wymiarowe jest to wnętrze i symetryczne, da się tu naprawdę sporo upchać. Zwłaszcza, że istniała wersja AMI 8, w której w bagażniku w wersji kombi był dodatkowy rząd siedzeń, który czynił nam z tego pojazdu samochód 6-osobowy. Coś niesamowitego. Jeśli chodzi o projekt wnętrza, to jest on dość prosty, aczkolwiek to tylko jeśli chodzi o to, co w nim znajdziemy, bo jeśli chodzi o same elementy i ich działanie, no to jest tu typowo po francusku. Najlepsze są światła. Tak mamy wyłączone, pozycyjne, mijania i długie. Mamy 2 razy mijania, przy czym możemy też długie włączyć z pozycji pozycyjnych, nomen omen. Zanim wycieraczki, klaksonik w manetce, wajcha skrzyni biegów idąca tu prosto i ręczny z blokadą dla dzieci, wyglądający trochę jak taka laska dla emeryta. No, pedały niekoniecznie w linii osi kierownicy, ale to jest tak w miarę standard tych lat. Wyprofilowanie podłogi jest takie, że myślę, że Jarkowi Bus Driverowi by się podobało, bo w miarę naśladuje to podpórkę pod nogę. Do tego dołożony jest tutaj radio z epoki i mamy prawie klimę.
czyli tak oto regulowane nawiewy, a zegary znajdują się dość głęboko tutaj. I co jest śmieszne, to, że tu mamy dwa wskaźniki znajdujące się bardziej do przodu, sam zegar prędkościomierz jest bardziej z tyłu, natomiast do ich oświetlenia służy jedna jedyna żaróweczka. Siedząc samemu za sobą w AMI, nie mamy skrajnie jakoś mało miejsca, za dużo też go nie ma. Na szerokość ze spokojem usiądą tu dwie osoby, ale nic więcej. A na nogi jest lekki zapas, no jest gdzie wsadzić stopy. Dach wydaje się być nisko, ale głową o niego nie szuramy. Natomiast co najważniejsze, to jest ta miękka kanapa. Ona jest tak po prostu miękka, tak niesamowicie się w niej zapadam, że czuję się, jakbym siedział na jakiejś wacie czy czymś takim, ewentualnie wypompowanym dmuchańcu. Z tyłu też fajnie jest pokazać klameczki. One się znajdują tutaj i teraz, żeby je otworzyć, odciągamy je tak, żeby je zablokować, ciągniemy ten tutaj okrąg w dół, a żeby je otworzyć, klikamy. Proste, logiczne, oczywiście. No i otwieranie okien, które możemy wykonać tutaj. Są to zwykłe okna przesuwne. Natomiast w Skodach z tego okresu z tyłu zdarzało się bardzo często w biedniejszych wersjach, że okna w ogóle się nie otwierały. Także to jest premium klasa prawie. No jeśli chodzi o jazdę Citroenem AMI... Nie zwalniam. Nie zwalniam. Jadę. Jest to specyficzna maszyna. Nie wiem jak mnie słychać, bo silnik chodzi dość głośno. Natomiast, kurde, nawet nie wiem od czego zacząć. Zgrzyt dwójeczka. Zgrzyt dwójeczka. Tak. Wóz ma swoją specyfikę generalnie. Jak mawia klasyczek. Zaskakująco komfortowo kręci mi się kierownicą, która o dziwo jest nie jest prosto, gdy koła są prosto, do czego trzeba przywyknąć, bo to jest nieintuicyjne po prostu. Biegi wchodzą precyzyjnie i mimo kształtu wajchy, który może powodować pewien niepokój, to nie mam problemu z ich znalezieniem. Trzeba tylko zapamiętać, że wsteczny jest przed jedynką i dwójkę daje się na środku i prosto. Zgrzyt dwójeczka. No i to zawieszenie skaczki jest tutaj znamienne. Podskakuje, wóz się buja i wychyla, ale przed progami zwalniającymi nawet nie trzeba dohamowywać. On po prostu wybiera wszystko, no tylko potem będzie skakał i się bujał. I przy hamowaniu, co pamiętam też z naszej pierwszej wspólnej jazdy, to nurkuje. A przy przyspieszaniu ma się wrażenie, jakby skakało się w nadprzestrzeń, bo wciska w fotel. Mimo, że tak naprawdę prędkości zabójczych nie osiąga w żadnym razie. Hamulce trzeba planować z dużym wyprzedzeniem. Są dość słabe, łapią dość późno i trzeba wciskać je dość mocno, bo sprawiają wrażenie, jakby się zatrzymały. I czy coś poza tym? Do tego pedały są ustawione
nietypowo, bo między nimi znajduje się kolumna kierownicy. Także nie możemy sobie rajdową... Dwójka. Rajdową metodą wcisnąć pedału, hamulca. Jazda wymaga dużego skupienia, pamięci o kierunkowskazie, o którym cały czas zapominam i współtowarzysze tej podróży mi przypominają. Ale jest przyjemna. Nie mam ochoty z niego wysiąść, jak miałem z Poloneza. Natomiast właściciel Emil, który planuje nim przejechać pół Polski, wydaje mi się tutaj szaleńcem. Niemniej szanuję to niesamowicie i czekam, aż podzieli się opowieścią o tym, jak było, jak się jechało i jak Ami się spisało. Klimę można odpalić takimi o wentylacjami. Samochód doskonale spisuje się na nierównościach, dziurach, zarówno tych pojedynczych, jak i w jakimś bruku. A jako jego największą wadę wskazałbym chyba komfort dźwiękowy, a raczej jego brak. Bo ani praca pedałów, która jest dość toporna, chociaż daleko temu to poziomo łaza, przy którym też mówiłem, że jest toporny. Da się ujechać. Czy kupiłbym sobie AMI? Jako pierwsze albo jedyne auto myślę, że nie. Jako drugi samochód mógłbym go poważnie rozważyć, bo zwraca na siebie ogromną uwagę wśród przechodniów. A jednocześnie ludzie go nie rozpoznają, ludzie się nim zaskakują, intrygują, podchodzą, pytają, no czyli coś, o co w tych klasykach chodzi. Jestem ciekawy, jakie reakcje wzbudza na zlocie, gdzie najwięcej uwagi skupiają na sobie jednak auta popularne, takie znane i lubiane. Polonezy, maluchy. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Citroena mi wam się podobał. Mnie nieco zmęczył podczas próby jazdy, natomiast ja się bawiłem doskonale. Będę wdzięczny za subskrypcję, za łapkę w górę, za komentarz czy udostępnienie. W opisie macie linki do Facebooka, do Instagrama i przede wszystkim do kanału naszego dzisiejszego operatora Szymona, bez którego tego filmu no nie byłoby tak ładnego na pewno. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. To jest wyzwanie. Czyli widzę, Szymon, nagrywasz, to ja szukam otwierania. To chyba nie jest. Co? A, widzę. Poszło. Właściwie. Jednak sam otwieram. Na środku jest po lewej, jeszcze do siebie. O! I się samo blokuje, czyli nie ma tragedii.